Odcinek 20. Wiedźmin Fantazja. Czyta i opowiada, kreuje ja, czyli Malczumistrz. Zapraszam! Wiedźmin Fantazja, odcinek 20. Wyspa Piorunu. Wyspa Burzy. O Jezu! O, kurde, ale pogoda. Płyniemy i płyniemy tą łajbą. Płyniemy i płyniemy. Kurde mol. Kapitanie Jacku! Słucham cię, czarodzieju Michale. Słucham cię. Kapitanie Jacku! Kurde bele. Człowieku. Jak tam idzie? Ile nam zostało do kolejnej wyspy? No właśnie chciałem was zebrać, moi kochani. Chciałem was zebrać, ponieważ już zaraz będziemy... Umówiłem się z następnymi ziemcami, z następną wyspą, że zaraz za godzinkę do nich wpadniemy i ich odwiedzimy. Tylko sprawa taka. Oni się już wiedzą wszystko o nas, po co my to potrzebujemy. I tam na miejscu podobno jest twój ziomal, jakiś Bóg Thor, czy coś takiego. Nie gadaj, do Thor tam jest? Thor jest? Mój ziomal Thor? No jest właśnie, jest, kurde, chłopie. I ja chciałem powiedzieć, że my płyniemy właśnie na wyspę Burzy, wyspę Piorunów. Winniejszemu ta wyspa nazywa się Valhalla, tak? O Jezus kochany, murde, mode, to rewelka. No wiem, Malczu, wiem. Także, czarodzieju Michale, także Malczu. Za godzinkę będziemy na miejscu, na spokojnie. Tylko będziemy mieli zadanie takie. Wiecie? Będziemy po prostu musieli tam... uleczyć, będzie trochę leczenia wojowników i przy okazji też Thor poprosił mnie, żebyś ty, Malczu, uleczył Odyna, bo Odyn po prostu, wiesz, Odyn tam ma pewne kłopoty zdrowotne i przy okazji Thor przeprasza cię za Lokiego, za wszystkie różne takie sprawy, które Loki narobił w dawnych czasach, a za to cię wynagrodzi solicie złotem i glorią, chwałą. I w ogóle tam Odyn powiedział, Thor powiedział, że nam pomoże, tylko że musimy po prostu trochę podleczyć, bo Thor słyszał, że ty elegancko po magicznemu leczysz ciała duchowe, ciała święte, więc po prostu pomożesz tam, trochę pochilujesz, podziałasz i przy okazji pobędziemy tam trochę i w nagrodę dostaniemy kryształ burzy, czyli kryształ elektryczności, czyli kryształ burzy dostaniemy i to już będzie komplet. I z tym kompletem się udamy na wyspę akcji. Także a jeszcze Thor powiedział, że jeszcze ma do nas coś, że ma do nas jakieś interesy i że po prostu żebyśmy przypływali. Także spokojnie możesz sobie tam pójść do swoich. Za godzinę się widzimy na brzegu wyspy i idziemy razem do na Zamek Królewski do Thora i Odyna, tak? No okej, okay, Jack, okej, okay, spoko, no problem. Godzinę później wiatr świszczał. Morskie fale osuwały się o kadłub statku. Świszczały, opluwały morskie fale, morska piana, statki rydańskie, królewskie, statki wyprawy kapitana Jacka Sparrowa, Jacka
filiżanki, moi mili. Drużyna Wilka ruszyła na czele z twoim statkiem raźnie, odważnie w kierunku Wyspy Burzy, czyli w kierunku Walhalli, na spotkanie z przyjacielem Thorem, bogiem piorunów, bogiem młota, nordyckim. A! Siema, Malczu! Siema, Malczu, siema, kurde, człowieku, jak się trzymasz? A siema, Thor, siema, Thor, siema, Thor, jak się... O nie, u mnie dobrze, u ciebie? Dobrze, Malczu, dobrze, kurde, człowieku. Niesamowita sprawa, że się spotykamy, kurde, chłopie. No wiem, Thor, wiem. Witam, witam braci wojowników. Z tej strony Geralt z Rivii, to jest moja Luba, moja kobieta. Yennefer, to jest Triss, dziewczyna Michała. Triss Meyrigold, tutaj jest Jaskier, a tutaj jest moja oseska Cyrilla. Dzień dobry, Geralt, dzień dobry. Słyszeliśmy o tobie nie od dziś, Geralt, spokojnie. My tu z Malczem się znamy nie od dziś, kurde, człowieku. Tylko po prostu tak telepatycznie czy coś, ale spoko. Po prostu my Malczu, słuchaj. Ja słyszałem, że ty masz epickie zdolności, te dystansowe, lecznicze, aurowe. Będę miał do ciebie pewien romans, tak? Mów wprost, Thor, kogo mam uleczyć. Nie owijajmy w bawełnę, bo nam też się śpieszy, bo grozi nam właśnie wojna kontynentalna z kontynentem mrocznym Ezel i musimy się dostać do Królewskiego Śródziemia, żeby wspomóc naszych braci rodaków, rasę ludzi z tamtejszej ziemi i elfy i krasnoludy. O! No i właśnie w tej sprawie, chłopie, bo ja to zbieram glorię i chwałę za bitwy, nie? No to słuchaj, sprawa taka, leczysz, dasz radę uleczyć obszarowo, dasz radę uleczyć moich ludzi tak aurą po prostu, no spisałem ci tu listę tych osób, bo wiem, że ty z imienia i z nazwiska potrzebujesz. No. To dasz radę uleczyć te osoby swoją jakąś techniką? Spróbuj chociaż tam, wiesz, no, może ci się uda. A na początku jest mój tata Odyn. Jakby ci się udało, to byłbym wdzięczny. W każdym razie, słuchaj, uleczysz, dostajecie w nagrodę kryształ mocy, kryształ pioruna, ja z tym kryształem idę i ja po prostu wam będę towarzyszył, tak? Ja, Bóg Thor. I ja wam pomogę się odnaleźć trochę w tym, na tym kontynencie Ezela i pójdziemy, nakieruję was od razu, żebyście nie trafili na kontynent Ezela najpierw, tylko nakieruję was na Śródziemie Królewskie, do Minas Tirith pojedziemy, dobrze? Pojedziemy do Minas Tirith, potem do Elronda, a potem pójdziemy do Morii. I po prostu zbierzemy armię, przygotujemy się. I trzeba będzie stoczyć walkę po prostu z tymi oto skórkowańcami, tak? No dobrze, Thor, dobrze. Ja rozumiem. Ja rozumiem to, Thor, no problem. Aj, Thor, kurde mol. Czyli ty będziesz robił za przewodnika po tamtejszym kontynencie, po Śródziemiu Królewskim, tak?
No problem, oczywiście, że tak. Ja tam mam swoje pewne interesy, to wam się przydam. To ja wam pomogę, będę wam druhem, przewodnikiem i wojownikiem. I twoim ziomem, kurde, i spoko, malczu, okej? Okay? Okej. Okay. Expolia maculis santus. 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 No, jakiś czas później po odprawieniu czarów leczniczych, technik magicznych. Ja już wyleczyłem wszystkie osoby wstępnie i zaawansowanie. Odyn powrócił do zdrowia, do żywych, do zdrowia. Thor się bardzo ucieszył z tego powodu i po prostu spędziliśmy miło ponad 2 tygodnie na Walhali. Pogadaliśmy sobie z Lokim. Loki nas, mnie przeprosił i za to, że zrobił burdel w moim wymiarze, że robił syfy i doszliśmy do konsensusu. Koniec końców, Thor razem z nami wyruszył potem do wyspy Axie. Wraz z nim zdobyliśmy w nagrodę, dostaliśmy i zdobyliśmy kryształ burzy, za którego odpowiada Thor, i zdobyliśmy nowego przybocznego towarzysza, przewodnika po Śródziemiu i kontynencie Ezela, co dla nas jest bardzo bezcenne. Malczu, słuchaj, sprawa jest następująca. Słucham cię, Thor. Jak będziemy płynąć po prostu do Śródziemia, to musimy odbić w prawo, bo Śródziemie jest po prawo. Ezel jest oddzielony górami i różnymi takimi przejściami granicznymi. Tam są orki, mroczne elfy, różne takie, inne takie syfy, ale po prostu musisz wiedzieć, że przed brzegiem tych oto po prostu kontynentów są wieże strażnicze, takie wieże strażnicze, takie latarnie strażnicze na morzu. I żeby wejść po prostu w terytorium morskie Śródziemia, trzeba okazać glejt. Trzeba pokazać wszystkie kryształy i glejt królewski z mojej wyspy. Także ja ten glejt posiadam, tylko pytanie następujące. Macie pozostałe kryształy? No, mamy. To dobrze. To je aktywujemy potem portal i weźmiemy wszystkie kryształy, pilnujcie, bo potem to będzie potrzebne do drogi powrotnej. I kluczowym kryształem jest mój kryształ, ja go pilnuję jak oka w głowie, ja go pilnuję konkretnie. Także będziemy musieli okazać glejt na po prostu na wyspie portowej, będziemy musieli okazać glejt strażnikom wież morskich i po prostu ja wezmę ze sobą swoją armię statków nordyckich. Będzie tego z 55 statków. Takich dużych, fajnych, szybkich. Jak i my pojedziemy na przodzie, ja cię wezmę ze sobą i weźmiemy ze sobą też twoją drużynę i my pójdziemy przodem. Dobrze? Bo bo oni mnie tam już znają. Jak zobaczą, że przodem lecę ja, a za nim wy, to będą myśleli, że po prostu jesteście ode mnie. Więc po prostu ja swoją armię też wezmę. Dobrze. Dobrze, Maczu. To teraz lecimy do portalu Axie, do portalu magicznego, żeby się przedostać do
kontynentu Ezel i do kontynentu Śródziemia, żeby się dostać do kraju, żeby się dostać do Śródziemia Królewskiego. Także Malczu. Ahoj, przygodo! Ahoj, Thor! Ahoj! To ciśniemy, Malczu. Cześć! To był odcinek 20. Czas na nowe przygody Geralta oraz czarodzieja Michała. To mówiłem ja, czyli pan Michał. Cześć, czyli Malczu Mistrz.